Dzień dobry, witam Was serdecznie z tej strony Radio Bajka. A to mój Romet po miesiącu, trochę zakurzony, no ale cóż, mówi się trudno. A dzisiaj spróbuję, słuchajcie, jechać rowerem. Od miesiąca czasu nic w tym temacie nie było. Więc dzisiaj parę kilometrów, może uda się wsiąść i jechać. Zobaczymy. Trzymajcie kciuki. Próba generalna. Lekarz powiedział, że mogę zacząć, ale bardzo ostrożnie. Więc próbuję. No co mi zostało? Tylko sprawdzić, czy da się jechać. Pierwsze to, co zrobię, to jadę do lasu, tak aby na spokojnie przejechać kawałek. No i co mogę Wam powiedzieć po jakichś 2 kilometrach, to to, że tyłek, no na razie to mogę tyle powiedzieć, że jakoś siedzi na siodełku. Natomiast kolano, to sądzę, że to będzie niestety, ale grubsza sprawa, bo napierdziela jak nigdy, nie? Jak nigdy. Nigdy tak nie miałem z kolanem, żeby mnie bolało podczas kręcenia, pedałowania, prawda? Czyli no niestety jest coś nie halo. Ale zobaczymy, może też miesiąc bez jazdy i też to może jakieś skutki ma. Nie będę daleko jechał. Nie chcę się znowu doprawić na kolejne miesiące. Lepiej pomalutku. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Natomiast no to jak Wam mówię, że niestety, ale prawe kolano podczas kręcenia, no występuje ból. Taki dziwny, niestety, i nic nie poradzę, niestety. Na dłuższe jazdy to raczej na obecną chwilę chyba nie mam co liczyć. Aż do prześwietlenia zrobię rezonans i wtedy zobaczymy, co w tym kolanie faktycznie się dzieje. Przy okazji nagram dźwięk, teraz mam podłączony zewnętrzny mikrofon do kamery, bo to, co ostatnio na filmach słyszę z tej nowej kamery DJI Osmo Action 4, tak zachwalają ten dźwięk, a ja tutaj takie szumy słyszę nawet stojąc, słuchajcie, nagrywając filmy, że no tragedia, nie? Może nie wiem, coś mam źle ustawione, ale na jedynce, no to takich efektów specjalnych nie było jak teraz na czwórce, nie? A miało być mega rewelacyjne wygłuszenie tych szumów, no poezja miała być. Śmiać mi się z tego, nie wiem, czy to faktycznie wszyscy nagrywają te recenzje i mają mówić, że jest tak, a nie inaczej. Nie wiem, o co chodzi, naprawdę. Zaraz się przełączę i z ciekawości nagram właśnie dźwięk bez mikrofonu zewnętrznego i zaraz będziecie widzieć, jaka jest faktycznie różnica. Odłączyłem w tej chwili mikrofon zewnętrzny. Dosyć wieje, powiem Wam, nawet w lesie. Zaraz się przekonacie, jaka jest różnica. Troszeczkę pojechałem szybciej, nie będzie to długotrwały test. To jest jazda na wprost, czy mniej więcej takiej samej prędkości, jak mówiłem z mikrofonem zewnętrznym. Teraz macie dźwięk
bez mikrofonu zewnętrznego, prędkość 15 na godzinę i obiektyw właśnie skierowany jest w stronę mówiącego. I teraz zobaczcie, naprawdę szybko nie jadę. Mam klatkę zmienioną z oryginalnej na taką metalową. No, zobaczymy, co z tego wyniknie. Sam jestem ciekawy. I teraz jeszcze. Tak. Trochę z boku, bez mikrofonu zewnętrznego. I dookoła mniej więcej w ten sposób. Bez mikrofonu zewnętrznego. Koniec testowania. Przełączam się na mikrofon zewnętrzny, bo wiem, że tutaj szumów nie będzie. Mam nadzieję, że będzie mnie słychać. Naprawdę rewelacyjna sprawa sobie pojeździć po takich szutrach, choć delikatnie. Ale to w zupełności mi starczy, żeby nacieszyć się w miesiącu. Uwierzcie, jedzie się fantastycznie. Miesiąc nic nie było. O, mimo bólu kolana to naprawdę jest rewelacyjna sprawa. Tak sobie turystycznie przejechać. Normalnie się śmieje jak dziecko, nie? Naprawdę, uwierzcie, że dla mnie to jest coś pięknego. Aż dreszcze mi przechodzą, ten wiaterek, zapach lasu, no cudo, po prostu cudo. O. Jakby mi ktoś teraz dawał skrzynkę piwa albo rower i tylko wodę, no to bym wybrał ten rower i tylko wodę, uwierzcie. Podjadę na łowisko Gierzyna, no niedaleko, zobaczę, jak będą wolne miejsca, to w spokoju się tutaj napiję kawy, a jak nie, to pojadę dalej. Nie powinno być tragedii, jakaś ławeczka powinna być wolna. No i tak jak myślałem, daleko nie muszę jechać. Co to tam, zakaz wjazdu na rowerach? Takie cuda, widzieliście tam? No to nie wjeżdżam tam. Wystarczy mi tutaj to miejsce. Powiem wam, bateria w DJI Osmo Action 4, czy to faktycznie jest tak, że te 160 minut, nie sądzę, także już wam powiedziałem. Naprawdę to ucieka bardzo szybko, niestety, i nic nie zrobimy z tym czymś. No bo to 160 minut to raczej sądzę, że nie wytrzymie, niestety, tak długo nie ma szans. Także choćbyście chcieli, nie chcieli, to owszem, w laboratoryjnych warunkach może i tyle wytrzyma, ale na pewno nie w takich, jak nagrywam w 4K 60 klatek, nie ma szans. Robimy kawę. No a kolano właśnie to, jak jadę, kręcę cały czas, no to gdzieś tutaj w środku mnie łupie strasznie, nie?
Nie wiem, może przejdzie, ale na razie to na ściganie się nie zapowiada. Tyłek zobaczymy jutro, jak się będzie sprawował i czy coś się tutaj w tym miejscu nie pojawi. Mam nadzieję, że nie, no ale różnie to bywa. Czas wsypać. Gdyż właśnie wyposażyli się w te wszystkie sprzęty, jakieś tam palniczki. Tak. Także wyjeżdżają na cały dzień i nie. Wieczorem wracają. O, kawa będzie gotowa. Planowali też taki wypad w góry, tam chcieli gdzieś jechać. No i planowali niech się zaparzy. I spać gdzieś tam po lasach, no. Ale po tym w końcu jakoś tak zrezygnowali z tego chyba. Troszkę obawiali. No, ale mam kolegę tutaj sympatycznego. Cześć psie. Ale wielki tej. Pan przywiózł psa, żeby się wykąpał, no elegancki. O, idź się kąpać, idź, no idź. Zobaczymy jak ty pływasz, no. Idź, idź. Odważył się w końcu popływać. Nie ma to jak takiemu. Ochłodzi się w samochodzie, pan mówi, że się wyczepie. Pan jest zadowolony, pies też jest zadowolony. Że jest suchy, a samochód no trochę mokry niestety. Nie ma to jak kawa w zaciszu leśnym razem z samolotami lecącymi z lotniska. Czysta rewelacja po prostu. Spotkania z państwami, z pieskami. Piesek się wykąpał. Ja niestety nie mogę jeszcze. Choć pływanie raczej tutaj jest zabronione, tak mi się wydaje, na Gierzynie. Ale powiem wam, fantastyczne miejsce tutaj jest do odpoczynku. A ta bateria oszukuje, bo miałem pełną, a już jest 48%. Jeszcze się okaże, że błąd popełniłem kupując nową DJI Osmo Action 4. Skoro jedyneczka działała wyśmienicie. I słuchajcie, wszystkie akcesoria, które miałem, po prostu nic nie pasuje do tego. Jedynie z trójki DJI Action Osmo wszystko jest kompatybilne z czwórką. Bynajmniej te klatki, co kupiłem, idealnie pasują. Natomiast przejściówka z zewnętrznego mikrofonu, no niestety. Dobrze, że synko dało mi dwa kable, pełen komplet w sumie do mikrofonów i mam taką przejściówkę, która działa. Natomiast z tym adapterem pchełka, ten mikrofon krawatowy niestety już nie działa. Inne wejście jest, mini jack, nie wiem, to TRRR, czy jak to się tam, nie pamiętam jak to się nazywa. Nie audio jack, tylko to drugie. No niestety już nie działa ten mikrofon, musiałbym znów inną przejściówkę kupować i tyle. Natomiast będę miał pełno akcesorii do sprzedania z jedynki i będę to wystawiał na aukcję jakąś. Za jakieś dobre to pieniądze sprzedam. No bo co mi po tym teraz? Dobra, koniec ględzenia, bo wam będę smucił. To jest smutny film, znowu będzie kolejny, ale już rowerowy. Koniec ględzenia. Jedziemy pomalutku dalej. Kawusia wypita i rozkręcamy kolana, proszę państwa. Pomalutku, bo człowiek zastany niesamowicie. Pojedziemy z powrotem i pojadę w taką drogę, w którą jeszcze chyba nie jechałem. Tak mi się wydaje. Pojedziemy tą stroną, zawsze tam jeżdżę. Więc z ciekawości zobaczę, gdzie wyjadę tutaj. Dzisiaj kompletnie trasa nie jest zaplanowana. Po prostu pokręcić parę kilometrów przyjechałem. I nic więcej. Po pięknych szutrach. Rozkręćmy trochę nogi. A, fantastycznie. O, mega szybkość, 25 na godzinę jadę. Rewelka. No, zobaczymy.
jeden dzień, drugi dzień, trzeci, pojeździmy. Może i kolano się naprawi samo. Pięknie. Po prostu super. Czyżby to było niemożliwe? Nakło, chechło, chechło, nakło, zalew. Tak szybko tutaj byłem z tej strony. No patrzcie, nigdy bym nie powiedział, a jednak. Zjadę tutaj. Pomału. Ludzi od groma. Dupa do góry oczywiście. Aby się nie wyglebić jej znowu. I przejedziemy tutaj. Po tych zgliszczach, co zostawili tam powycinane wszystko. Jak mi się wydaje, ostatnio jak tutaj byłem, no to tej drogi nie było. Czyli musieli to utwardzić i jako tako się teraz jedzie. Bo przedtem, jak zobaczycie na moich poprzednich filmach, to była ruina, dosłownie ruina tutaj. Czyli coś takiego zrobili. Nie wiem, czy to jeszcze będzie asfalt robiony. Czy też nie, no ale bynajmniej to troszeczkę inaczej się jedzie po tym. No, zobaczymy dalej, co będzie. Zajedę kawałek, ale tu fajnie. Proszę. Fantastycznie, nie? Cichutko i milutko. Ale powiem wam, jak była stara droga, to i tak mi się lepiej podobało, bo jechało się dużo też lepiej niż po takim szutrze. Wolałem korzenie. Wracam pomału do domu, żeby nie przesadzić na początku. I jutro będę ciekawy, jak wszystko będzie wyglądało. Natomiast co do kolana, kolano się rozgrzało. Mnie teraz nie boli, więc wszystko jest na dobrej drodze. Jutro najprawdopodobniej, jak będzie pogoda, dołożę 10 km więcej i pomalutku gdzieś dalej zajadę. O ile będzie wszystko w porządku, tak jak powiedziałem, dzisiaj będzie 10 km. Mega, nie? Ktoś mi powiedział, 10 km, hopie. No ale lepiej dmuchać na zimne, bo później można znów siedzieć do późnej jesieni i nic nie zrobić. Także pomalutku do przodu. I tyle, słuchajcie. Dziękuję za obejrzenie kolejnego smutnego filmu niestety. A co do kamery, to ja nie narzekam na nią, natomiast takie tylko są moje pierwsze spostrzeżenia, które właśnie zauważyłem odnośnie tej kamery w porównaniu do poprzednika mojego. I tyle. Właśnie teraz mi bateria wskoczyła na czerwony wskaźnik, więc zapomnijcie o 160 minutach. Na pewno w tej rozdzielczości, co nagrywam. To nie wiem, co faktycznie się będzie działo przy minus 20, jak będą takie mrozy. Jestem naprawdę ciekawy, nie? Bo też w porównaniu do poprzedniczki, to na jednej baterii
ciągłem praktycznie, włączając ją, wyłączając cały dzień, jak dobrze szło. A tutaj raczej muszę mieć na razie zapas. Dobrze. Zobaczymy, co z tego wyjdzie i miejmy nadzieję, że będziemy teraz już jeździć razem, wspólnie. Dlatego mówię w liczbie mnogiej, bo zawsze mam was na uwadze, drodzy widzowie. Pozdrawiam serdecznie z przesympatycznej, jak dla mnie, po miesiącu przerwy jazdy rowerowej. Cześć! Fantastycznie! Jestem mega zadowolony. Ah.